muzyka głównie elektroniczna, jazzowa i piękne miejsce, w którym się odbywa. Muzyka, której na co dzień nie słucham, także odkrywam nowe trendy, ale tegoroczny line-up jest świetny, także są też znane nazwiska. Super sprawa. Są takie występy, na które na pewno bym chciał pójść. To jest Fish Amade dzisiaj i Król jutro. Jakby to głównie znam, to mnie interesuje, a resztę jestem po prostu ciekaw. Ja się cieszę na Fish Amade. Moim headlinerem absolutnie, o którym zawsze marzyłam, jest Royxop, który będzie grał jutro. Głównie te nowe rzeczy. Te stare przy okazji w sumie, tak, typu Royxop, Basz, na którym byliśmy chyba 3 razy. Zdecydowanie Basz. Chcieliśmy zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Muzyka inna niż wszystkie, więc to zawsze było takie ryzyko, że się nie spodoba coś, nie? Ale teraz dostaliśmy zaproszenia, to jesteśmy, więc będziemy testować. Nie jest tak dużo ludzi, na pewno, co mnie na przykład odstrasza do openera. Właśnie to możesz dziwić, ale to jest fajne, że jest... Że tych ludzi jest pewna idealnie, tak? Taka idealna ilość. No. Nie za dużo, nie za mało. I na pewno muzyka, tak, zdecydowanie. Zawsze jest się przy czym pobawić. Nowe rzeczy plus znani wykonawcy. Selekcja muzyki doskonała przede wszystkim, szczególnie muzyki elektronicznej. Poza tym ja jestem stąd, ja się tutaj czuję jak u siebie, więc my kupujemy co roku karnet w ciemno, także my jesteśmy bardzo otwarte. A dla mnie też ta magia śląska po prostu i Tauron tutaj w Katowicach, także jestem drugi raz i bardzo się cieszę. Muzeum Śląskie, które uwielbiam i mogę przy okazji też odwiedzić, to są te elementy, które bardzo lubię. Po prostu to też poczucie, że jest kultura dookoła. W takiej pogodzie jak dzisiaj, idealne miejsce, no i Katowice, jesteśmy stąd. Oprócz Taurona są jeszcze inne festiwale. Uważamy, że to jest idealne miejsce na tego typu imprezy tutaj właśnie w Katowicach.